Czy suplementacja jest konieczna, żeby zauważyć efekty swojej diety? Ja nazywam się Bartosz Aniszewski i zapraszam Cię na mój kolejny odcinek. Wyobraź sobie znerwicowanego palacza, który sięga po papierosa w każdej podbramkowej sytuacji. Tak naprawdę nie chce rzucać palenia, ale żona ciągle męczy go o to, żeby coś zmienił w swoim życiu. Zmienił, czyli rzucił swój kilkunastoletni nauk. Więc kupuje mu Desmoxan, ale on tak naprawdę nie chce rzucić tego palenia. Jemu to sprawia przyjemność. Jak myślisz, czy rzuci to palenie? Albo wyobraź sobie, że twoje dziecko każdej nocy gra do godziny drugiej, trzeciej i mimo tego, że organizm domaga się, aby pójść już spać, odpocząć, to on nie jest w ogóle na tym skoncentrowany. Jest pochłonięty obrazem z gry. Co robisz? Dajesz mu tabletkę na sen? Czy interweniujesz? Rozmawiasz z nim? A teraz wyobraź sobie osobę, która je każdego dnia dosłownie mega beznadziejnie i bardzo dużo. Każdego dnia pochłania mega dużo kilokalorii, ale bierze spalacze tłuszczu. Jak myślisz? Czy to coś da? I właśnie o tym dzisiejszy odcinek. Pamiętam, jak zacząłem swoją przygodę z siłownią i jak mega, mega dużo innych osób. Pierwsze, co zrobiłem, to kupiłem sobie białko i karbo. Za Chiny ludowe nie miałem pojęcia, jak się odżywiać. Przeczytałem jedynie, że kurczak z ryżem to będzie naprawdę spoko opcja. Więc tak naprawdę każdego dnia przyjmowałem jakąś tam ilość białka, jakąś ilość węglowodanów. No i jeżeli chodzi o cel, to w zasadzie też nie był do końca określony. Z jednej strony chciałbym nabrać masy mięśniowej, z drugiej strony chciałbym trochę schudnąć. Prawda jest też taka, że jeśli chodzi na przykład o spalacze tłuszczu, to wiele substancji zawartych w spalaczu tłuszczu znajdziesz w produktach, które możesz kupić na co dzień w sklepie. Ale nie w sklepie z suplementami, tylko w sklepie spożywczym. Jeśli każdego dnia sięgasz po 5-6 kaw, bo wydaje ci się, że otrzymasz od nich kopa energetycznego, to jesteś w mega dużym błędzie. Zastanów się, czy kawa jest twoim rytuałem. Czy naprawdę uważasz, że daje ci energię? A może odwróć sytuację, zastanów się, co ci odbiera tą energię. Jeżeli spędzasz dużo czasu przed komputerem, do godziny drugiej, trzeciej w nocy i krótko śpisz, ten sen jest kiepski, to nawet ta kawa ci nie pomoże. Nie pomoże ci, w mojej opinii, również suplementacja typu adaptogeny, które mają pobudzić twoją koncentrację, twoją uwagę, mają cię rozluźnić. Mają cię rozluźnić, tylko zastanów się, jak długo musisz suplementować tego typu produkty. I tak bardzo wiele osób, które suplementują tego typu produkty, mówią, że tak naprawdę nie ma żadnych tego rezultatów. No nie ma, no bo ty nie skupiasz się na źródle danego problemu. Zobacz, jeżeli jesteś zestresowany, to nie pomoże ci żaden suplement. Nie pomoże ci żaden suplement, może ci pomoże lek. Ale zastanów się, czy źródło tego stresu nie jest do opanowania lub nie jest do wyeliminowania z twojego życia. Podobnie wygląda sytuacja z na przykład właśnie snem. Jeżeli nie dbasz o swój sen, to nie dziw się, że nie masz energii w ciągu dnia. Jak masz mieć energię w ciągu dnia, skoro jesz kiepsko, skoro jesz mało, skoro śpisz mało? To myślisz, że tabletka ci w tym pomoże? Naprawdę uważasz, że to jest sposób na to, żeby poprawić sobie jakość życia? Jak się odżywiasz na co dzień? Jak wygląda kwestia nawodnienia? Zobacz, jak bardzo często ta kwestia nawodnienia jest pomijana. Ludzie nie mają czasu, żeby się napić szklanki wody. Przyjrzyj się, jak twój mózg pracuje, kiedy jest odwodniony. Jestem głęboko przekonany o tym, że zobaczysz, jakie skutki, świetne skutki przyniesie regularne picie wody. Bo dużo osób mówi o tym, żeby pić wodę, ale nie mówi dlaczego. Nie mówi, jakie benefity z tego płyną. Nie uciekaj w suplementację. Według mnie jest to wierzchołek góry lodowej. Według mnie, jeżeli nie popracujesz nad tym fundamentem, to nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli poskładasz w całość to, co może powodować tak naprawdę w twoim życiu dyskomfort, no to możesz się zająć ewentualnie później suplementacją. Możesz powiedzieć w tym momencie, co on gada w ogóle, no przecież widać, że tam stoi suplement jakiś. No dobra, no stoi, jest to kreatyna. Skup się na suplementach, które mogą ci w czymś pomóc. Zobacz, taka kreatyna, jeżeli chodzisz na siłownię, masz dłuższy staż, z pewnością poprawi twoje wyniki sportowe. Są oczywiście suplementy, oprócz właśnie wspomnianej kreatyny, które tak naprawdę mógłbyś wdrożyć w swoje życie, ale na przykład jest to witamina D. Po cholerę ci białko, po cholerę ci węglowodany. Jestem zdania, że najlepszym źródłem białka, najlepszym źródłem węglowodanów jest jedzenie, jest pożywienie.
I przestań mówić o tym, że warzywa są pryskane, owoce są pryskane, kurczak to przecież antybiotyki. Słuchaj, jeżeli będziesz chciał, to wszędzie znajdziesz jakiś haczyk. Wszędzie. Ale czy rozwiązaniem będzie suplementacja? Czy rozwiązaniem będą tabletki? To tyle z mojej strony. To taki krótki przekaz, ale mam nadzieję, że wprowadzisz te zmiany w swoje życie. Wprowadzisz te zmiany w swoje życie i zobaczysz, jakie benefity z tego przedsięwzięcia będą płynęły. Pozdrawiam Cię, daj łapkę w górę, naciśnij subskrypcję. Cześć!